Sonię Bohosiewicz możemy kojarzyć z seriali komediowych TVN Usta, Usta oraz 39,5. Prywatnie aktorka od 2008 roku była w związku małżeńskim z Pawłem Majewskim, synem reżysera Janusza Majewskiego. Para poznała się rok przed ślubem, aktorka grała w spektaklu ojca swojego przyszłego męża i próby do przedstawienia często odbywały się w domu Pawła. Kiedy Paweł i Sonia poznali się, on był żonaty. Jednak jego małżeństwo chyliło się ku upadkowi. Rok później wzięli ślub i doczekali się dwóch synów, Teodora, ur. 2009, i Leonarda, ur. 2012. Związek ten nie wytrzymał jednak próby czasu i skończył się rozwodem. Po rozstaniu z Majewskim Sonia Bohosiewicz związała się z tajemniczym Jackiem. O jej partnerze wiadomo niewiele. Ale aktorka chętnie wrzucała na swojego Instagrama zdjęcia z ich wyjazdów i wspólnych romantycznych chwil, jednak na przełomie maja i czerwca coś musiało się wydarzyć, bo Jacek zniknął z relacji gwiazdy na Instagramie. Zaniepokojeni fani od razu zaczęli plotkować o rozstaniu. Temat ten podchwyciły także serwisy plotkarskie. Jeszcze w maju tego roku Sonia poleciała z Jackiem do Chorwacji na pięćdziesiątkę Agnieszki Hakert. Trenerki wokalnej znanej z popularnych programów okołomuzycznych, z ukochanym wręczała jubilatce tort, a na zdjęciach widać było, że wtedy jeszcze Sonia dobrze się z nim bawiła. Coś musiało wydarzyć się później, bo aktorka od czerwca nagle przestała pokazywać się ze swoim przystojniakiem, informował Show News. Sonia Bochosiewicz postanowiła zbiorowo odpowiedzieć na Instagramie fanom, którzy pytali o jej związek. Leć z wami pani partner. Dlaczego nie ma już obok pana? Rozstała się pani ze swoim nowym partnerem? Czy jesteś w związku? Takie pytania od obserwujących udostępniła gwiazda, po czym odpowiedziała: "Dzięki za troskę. Jak mówi stuc, każdy dzień jest jak nawleczenie na sznur jednej perły. Kończy się dzień, ale jutro będzie nowy, następny. Zwycięzcą nie jest ten z najlepszymi decyzjami czy wyglądem. Zwycięzcą jest ten, który utrzymuje ten ruch do przodu." czyli ten, który podejmuje ryzyko, podejmuje się czegoś z wiarą i przyjmuje konsekwencje. I tego się trzymajmy. Idźmy do przodu, napisała aktorka. Musicie przyznać, że to dość wymijająca odpowiedź. Zobacz też, Sonia Bochosiewicz nagle zalała się łzami. Rozmowa musiała zostać przerwana od rozstania z mężem, minęło już trochę czasu. Dopiero teraz wyjawiła prawdę Sonia Bohosiewicz usta, usta oraz 39,5. Pawłem Majewskim, Teodora, ur. 2009, i Leonarda, ur. 2012. Związała się z tajemniczym Jackiem. Zdjęcia z ich wyjazdów i wspólnych romantycznych chwil. Jacek zniknął z relacji gwiazdy na Instagramie. Plotkować o rozstaniu. Zobacz też, Sonia Bohosiewicz nagle zalała się łzami. Rozmowa musiała zostać przerwana, od rozstania z mężem minęło już trochę czasu, dopiero teraz wyjawiła prawdę.